Wnuczku, wnuczku, chodź do dziadka na kolację, bo taka zupa dobra. Dziadku, obiecuję, że za chwilę przyjdę. Teraz słucham apogeum nicości. A apogeum nicości gry pasjonują odcinek drugi sezonu drugiego. Dziś będzie o dyskryminacji kobiet w świecie gier wideo, a temat myślę, że przybliżymy razem wspólnie, razem z moimi dzisiejszymi, może i stałymi gośćmi, bywalcami kolejnych programów, czyli Paweł i Młoteczka. Cześć, witam. Może nie posiadam takich umiejętności mówczych jak na przykład pan Kuźniar z CVN-u, ale jakoś to wyszło na początku. No dajcie jeszcze znać z początku, czy wszystko jest dobrze, czy nas słychać wyraźnie i czy muzyka nie zagłusza naszego gadania. Czat mówi, że nas słychać. Czat powiedział, lud, tak, lud przemówił. Jesteśmy... I ja pozwolę sobie zacząć. O czym w ogóle mówimy, bo... Jestem gościem, ale jestem również współorganizatorem i współprowadzącym tego podcastu. Zainspirowany ostatnim materiałem BBC o dziewczynach, które grają. W zasadzie od tego zaczniemy. Czy graczach, czy graczkach? Gdyż feminizacja języka tutaj jeszcze nie nastąpiła do końca. Zacznijmy od wprowadzenia w temat przewodni, czyli ogólnie pojętej kultury w grach. Grach wideo, grach planszowych oraz RPG-ach, bo jak wszyscy pewnie wiecie, nasz serwis RPGamer nie faworyzuje, a jednoczy. Wszyscy gracze są mile widziani, bez względu na swoje preferencje, wiek czy płeć. Jednak jak pokazuje praktyka, nie każda społeczność jest tak miła i otwarta. Zwłaszcza gdy rzecz dzieje się na Xbox Live, społeczności, która skupia przecież miliony graczy z całego świata. Odnoszę się tutaj do bloga jednej z amerykańskich graczek, Call of Duty, na swoim blogu zatytułowanym dosyć barwnie Not in the Kitchen Anymore, Jenny Haniver opisuje i dokumentuje przypadki jawnej dyskryminacji i nienawiści po tym, jak współgracze dowiadują się, że jest kobietą. Więc jak widzimy, walka toczy się trochę na froncie, ale trochę też w głowach graczy. Chciałbym zacząć właśnie tą dyskusję od przytoczenia kilku cytatów. Cytatów, słów, które Jennifer usłyszała i w zasadzie słyszy codziennie, gdy gra sobie ze znajomymi i dołączą się jacyś losowi ludzie. Jeden z randomowych graczy stwierdził: brzmisz jak mały chłopiec, czuję się napalony. Albo: ale z ciebie wygląda na zdzira, która pewnie codziennie rozkłada nogi. I takich tekstów, na przykład: ona i tak prawdopodobnie nosi męskie gacie. Ona musi nasłuchać się strasznie dużo. To zainspirowało ją do rozpoczęcia tematu, między innymi na konferencji PAX. Na swojej prelekcji mówiła o tym, że ona jako gracz, jako taki e-sportowiec, prawda, jest uodporniona na tego typu zaczepki, nie zwraca na nie uwagi, ale często wdaje się w pyskówki. I w tym przypadku mówi, że raczej się z tego śmieje i nie przejmuje się tym. Niemniej jednak temat będzie dotyczył ogólnie pojętej kultury graczy, czy tego tak naprawdę, jakie są nasze doświadczenia, czy już do Polski dotarła taka mentalność, czy u nas dopiero to się rodzi, a może jesteśmy zupełnie innym narodem i zupełnie inaczej podchodzimy do takich rzeczy. Piękna przemowa, aż mi trochę dech w piersiach zabrało, wiesz? Tak się dobrze przygotowałeś, Paweł. Nie, serio, fajnie. Wiesz, to jest też pytanie, rodzi się czy o szeroko pojętą dyskryminację, bo kobiety jednak są tymi zjawiskami, można tak chyba je określić, które mają chyba najciężej, bo znamy te żarty, czy też inne rzeczy na temat iść do kuchni albo iść do garów, no nie? I tam kończy się twoje królestwo, albo baw dzieci tylko i całe życie to rób. To jest dosyć ciekawe, ale to też chyba jeszcze z kultury nam się tutaj strasznie to gdzieś tam zawiązało.
Wiesz, nie wiem, Młoteczka, jak ty, co ty sądzisz o tym? Znaczy, ja wam powiem tak, nasłuchałam się tego wstępu i powiem szczerze, że ja jako dziewczyna grająca nigdy nie usłyszałam tekstu w stylu rozkładasz nogi, jesteś szmatą i tak dalej. Powiem wam, że jestem w ciężkim szoku, bo u nas w Polsce jakoś tak to jeszcze nie dotarło. Niemniej jednak teksty pod tytułem Za długi łańcuch, powiem wam tak z własnej perspektywy. To zabrzmi troszkę brzydko, ale jak się wchodzi do stajni, to trzeba mieć świadomość tego, że będzie się stało w gównie, tak? Czyli jak się wchodzi w tak naprawdę takie mocno szowinistyczne środowisko, to trzeba się spodziewać tego, że rzeczywiście jak się skopie jakiemuś chłopakowi tyłek w grze, no to poczuje się troszeczkę urażony i zacznie nam jechać od tego, że nie wiem, cycki nam uciskają na mózg i tak dalej. Powiem wam w ten sposób. Ja się nie spotkałam z tak daleko pojętą dyskryminacją, niemniej jednak myślę, że też odbieranie tej dyskryminacji jest samiczo-zmienne. Czyli ja jako samica pełna świadomości tego, z czym mogę się spotkać, jak słyszę teksty o kuchni i o patelni, to się z tego śmieję, tak? Co ciekawe, czasami sama rzucam wśród znajomych, przeważnie wśród ludzi, których ja znam, tekstami w stylu, o dzisiaj z wami pogram, bo mam dłuższy łańcuch, tak? I to jest haha śmieszne i zabawne, ale nigdy nie spotkałam się z czymś takim agresywnym, tak? Jakimś takim agresywnym tekstem rzuconym, o nie, kobieta w grze, koniec świata, tak? Facet zapomniał zamknąć kuchni, czy tam, nie wiem, urwała łańcuch od lodówki, czy od kuchenki i przyszła do wydostała się z piwnicy, także. Tak, dokładnie. Nigdy nie spotkałam się w takim agresywnym kontekście, ale to jeszcze jest kwestia tego, że jak ja wchodzę w środowisko, gdzie są sami faceci, mam świadomość tego, że no, mogę być postrzegana inaczej. I powiem wam jeszcze, to się troszeczkę dalej może posunąć, ja wręcz jestem postrzegana bardzo sympatycznie, czyli jak wchodzę na serwer, nagle kultura razy 50, tak? Kobieta na serwerze, wszyscy nagle och, ach, nie przeklinają. Też bardzo często tutaj... Nie wiem, czy to można podciągnąć pod dyskryminację, ale dzieją się takie rzeczy jak w stylu o Młoteczko, a może potrzebujesz stawu, tak? I mam na przykład darmowy staw gdziekolwiek, naprawdę. Ja jestem odbierana i przyjmowana bardzo miło. Nie wiem, jak słyszę, że ktoś się pyta o... Nie no, o rozmiar stronika też mnie pytają, ale też w formie żartów. I ja to też żartem zbywam i wszystko rozchodzi się po kościach. Jak słyszę o tekstach typu jesteś dzirą, no to jestem mocno zaskoczona. To też jest kwestia tego, że ja gram przeważnie na polskich serwerach, więc można powiedzieć, że do polskich serwerów to jeszcze nie dotarło. I myślę też, że to jest kwestia nie tylko kultury w grze, ale po prostu kultury. Jakby nie spojrzeć, te młodsze pokolenia już takie... bardzo wczesno gimnazjalne, jeśli można tak określić, próbują imponować swoim rówieśnikom tym, że potrafią pocisnąć jakąś dziewczynę. I myślę, że to w ten sposób może do nas dotrzeć, tak? Czyli wchodzi jakiś gościu na CS-a, taki 13-letni, i widzi, że jest jakaś adorowana dziewczyna przez wszystkich tu wokół, och, przyszła, nie wiem, no dajmy na to Młoteczka, i Młocia ma darmowy staw od wszystkich, wszyscy, och, Młociu, chodź, ja cię osłonię, i tak dalej. I on próbuje zaimponować kolegom w ten sposób, że jakby to ująć. No, ja się nie poddam, ja na nią tak nie lecę jak wy wszyscy i teraz jej pocisnę, tak? No, mi się wydaje, że po pierwsze kultura zaczyna się w domu, a po drugie, no niestety też zależy od wieku. A Młoteczka, teraz mi się takie nasuwa pytanie, wiesz, bo wszystko fajnie, ale czy to nie jest spowodowane też tym, że działasz już na YouTube od jakiegoś czasu, jesteś gdzieś rozpoznawalna i gdybyś tak naprawdę była tam randomową dziewczyną, która weszła na serwer i dała upust z nerwom chłopców, którzy niestety coś tam umiejętnościami odstają, co mogłoby się wtedy wydarzyć? Słuchaj, nigdy nie miałaś nawet na początku, kiedy... Wiesz co? Nie. Nie? O. Naprawdę. Poza tym ja na YouTube działam tak naprawdę od lutego tego roku. To jest bardzo niewiele. A w gry gram, nie wiem, od smoczka. Więc, że tak powiem, jeszcze w brzuchu mamy, napierniczałam na jakimś kalkulatorze. I powiem wam tak, na przykład w Team Fortress gram od bety, od wczesnej bety. I nigdy, absolutnie nigdy nie spotkałam się z dyskryminacją. Wręcz
Bardzo często się spotykałam, o rety, jakaś dziewczyna gra w Team Fortress, to trzeba tutaj o nią zadbać, jak najlepiej jej tą grę pokazać, żeby ona z nami została. Raczej w ten sposób. I tutaj powiem tak trochę nieskromnie, ale byłam jedną z pierwszych polskich kobiet, które grały w Team Fortress i nigdy, absolutnie nigdy nie spotkałam się z agresją, nigdy nie spotkałam się z jakimiś chamskimi tekstami. Chyba tylko raz ktoś próbował mnie pocisnąć, ale wtedy właśnie gracze serwera zaczęli ową osobę, że tak powiem, najeżdżać, a później dostał niestety bana. A nawet komentarze pod YouTube nigdy ci się nie zdarzyło, że tam bardziej jakoś panowie rozwścieczeni swoim ego, czy też podnieceni w takim ładnym słowa tego znaczeniu, czy też negatywnym, coś tam pisali, działali na niekorzyść, na pozytywne strony, negatywne? Powiem ci tak, jak ja słyszę takie rzeczy, to się z tego śmieję, więc ja tego nie zauważam w takim kontekście negatywnym bardzo, tak więc ja nie jestem chyba najlepszą osobą do rozmawiania o dyskryminacji, dlatego że mnie to śmieszy. Niemniej jednak słyszałam, mam nawet gdzieś komentarz pod filmikiem, Awe Legiony, sława i chwała, dzisiaj młoteczka będzie wam ssała, tak? ja coś takiego, ja nawet tego nie kasuję, ja po prostu zostawiam to jako taki piękny przykład ludzkiej głupoty, tak? I się sama z tego śmieję i zostawiam to w spokoju. Ale naprawdę myślę, że najlepszym też sposobem na takich panów jest po prostu olewanie ich. Mhm. Albo obracanie wszystkiego w żart poniekąd na ich niekorzyść. Odczepiają się bardzo szybko. Nigdy w pyskówki. To jest karmienie tak naprawdę trolla. Nie ma po co. Bo nie wiem, czy się... Przepraszam, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, że to też wszystko zależy od pewnego percepcji i odbioru osobistej. Ja tak mam przykład młoteczki, która swoje zachowanie innych osób tak trochę bagatelizuje, śmieje się z tego, ma dystans po prostu do tego, co się dzieje w internecie, a do tego, co jest naprawdę, czy też zupełnie innych rzeczy. Ale nie wiem, czy się ze mną właśnie w tej kwestii zgadzacie, czy że wszystko zależy tak naprawdę od człowieka, ale problem gdzieś tam istnieje. I prawdopodobne jest, że może do Polski zawitać, albo już zawitało i jeśli ktoś się z tym spotkał, to może zawsze do nas zadzwonić na rpgamer.pl na Skype'ie. Tak jest, właśnie. Zapraszamy do dyskusji. Niebawem nasza linia będzie całkiem otwarta, będziemy mogli porozmawiać sobie, wymienić nasze opinie. Natomiast odnoszę się do ignorowania takich zaczepek. Mówisz, że to po tobie spływa i to jest bardzo dobre, bo to jest dystans, wiadomo, ludzie są, jacy są i kultura nie zaczyna się po przyłączeniu do internetu, tylko dużo wcześniej. Natomiast dziewczyny, które wcześniej działają jakby w tym temacie, starają się mówić o tym, wprowadzić ten temat na salony, jednoznacznie stwierdziły, że właśnie takich zachowań raczej nie powinno się puszczać mimo uszu, raczej powinno się je zgłaszać bez tego poczucia, bo wiadomo, jest to jakaś forma esportu, zwłaszcza jeśli chodzi o strzelanki, że ktoś kabluje, albo ktoś zgłasza, albo nie radzi sobie z krytyką, przez co zgłasza do moderacji i przez to może być postrzegany jako osoba, nie wiem, w jakiś sposób słabsza. Właśnie na panelu, na PAX jednoznacznie powiedziały, nie przejmować się, ale zgłaszać. Czy to jest na Xbox Live, czy na jakimkolwiek innym serwerze, czy przez jakąś inną usługę, żeby ludzie, którzy robią taką wiochę, nie wiem jak to powiedzieć, bo w tym momencie wiochę, to jest wiocha, bo nie jest to regulowane prawnie. W zasadzie w żadnym, nie, po prostu nigdzie to nie jest regulowane prawnie. Chyba, że to mimo, będą groźby karalne. No właśnie, zwykle to się nie posuwa aż tak daleko, natomiast żeby zgłaszać, mówić o tym i eliminować takich graczy, którzy jako jednostkę, prawda, mogą zrobić dużo szumu wokół siebie i zepsuć tak naprawdę rozgrywkę wielu innym osobom, zwłaszcza, że u nas wiek gracza jest dużo niższy niż na zachodzie, więc te ewentualne szkody, jakieś tam moralne, mogą okazać się troszkę wyższe, trochę większe. No tak, zawsze jakiś krzywy klimat zapuszczony na serwerze nie jest dobry, tak? Czyli rzeczywiście to jest tak, że każdy kij ma dwa końca, czyli z jednej strony nie karmić trolla, z drugiej strony powinniśmy rzeczywiście my zadbać o to, żeby nie działy się takie
niefajne akcje. Z tym, że to też jest kwestia, że tak powiem, samiczo-zmienna, bo w momencie, kiedy ja coś obracam w żart, cała reszta go ignoruje, to powiedzmy klimat na serwerze wraca do normy, a gościu się już nie odzywa. Przeważnie tak jest, jak ja gram. Nie wiem, jak jest ogólnie. Musiałoby się więcej kobiet wypowiedzieć. Niemniej jednak, no tak jak mówię, jeżeli ktoś wchodzi w takie szowinistyczne dosyć i mocno męskie towarzystwo, musi się liczyć z pewnymi sprawami, tak? Czy to zgłaszać? Pod warunkiem, że rzeczywiście ktoś mocno przegiął, tak? Bo jeżeli lecą takie jakieś drobne zaczepki i takie naprawdę głupawe w formie żartu, to można to naprawdę puścić mimo uszu. Niemniej jednak wtedy, co owy osobnik dostał bana, co wcześniej opowiadałam, to owszem, ja to zgłosiłam, dlatego że stwierdziłam, że no, pan posunął się za daleko i tylko zrobiła się taka wielka wrzawa na kanale, czyli, znaczy nie na kanale, tylko w trakcie gry. Wszyscy biednego, już nawet tego trolla cisnęli, przeżywali to 15 razy, mimo że ja grałam dalej i w sumie nie zwracałam na nic uwagi. Rzeczywiście zrobiło się niefajnie, ale owy pan rzeczywiście zasłużył na bana i takich panów należy zgłaszać jak najbardziej. Dzwoni Dominik. Oj, przepraszam. O, problem techniczny, dobra. Chwileczkę. Oj, przepraszam, mój błąd mały, jeśli chodzi o odbieranie rozmów na Skype'ie. Zaraz powinno być dobrze, dobra, czekajcie chwilkę. Dzwoni Dominik, to my go tutaj dodamy. Cześć Dominik. Cześć, z tej strony Kłaczek, Dominik. Młocia i macie szczególną rację w tym wszystkim, ponieważ pierwszy stosunek jest tego, jak ludzie mają stosunek do tego, tak? Młocia podchodzi do tego z dystansem. Jeśli ktoś na przykład napisał jej o tym, to śmieszne, co ją śmieszyło, ona podeszła z tego do dystansem i dlatego nie było dla niej żadnego problemu z tym, że ktoś takiego coś napisał. Jeśli człowiek podchodzi do czegoś takiego jak ja na przykład, kiedy pierwszy raz coś robiłem, podeszłem do tego z dystansem takim, kurde, dostałem hejt, może przestanę to robić, ponieważ no dobra, źle się z tym czuję, to wtedy się nasuwa problem, tak? Ludzie zaczynają się złościć na innych i zaczyna się tak zwana walka. A jeśli tej walki nie ma i robi się to jak młocia, to wszystko się usuwa gdzieś w cień, tak? Nie ma żadnych problemów, młocia się bardziej bawi tym, że ludzie ją skejtują i na przykład jakieś błędy jej pokażą, które młocia naprawia i na przykład w następnym odcinku tego hejtu jest mniej. I to jest to, co chciałem wam powiedzieć po prostu. Jejku, ja się czuję strasznie zawstydzona, czyli co, młocia, mistrz walki z trollami? jakiś może Ghostbuster albo coś takiego, nie? Chyba tak. Nie, ale wiecie co, szczególnie też jest problem, jeśli chodzi już nie tylko o kobiety, ale Dominik, przyznaj no się, sam też czasem potrafisz zrage'ować kogoś tak ostro, czy... Nie, powiem ci tak, RP, bo nie wiem jak masz RP, powiem ci tak, ja mam taki problem, że ja nie potrafię trollować ludzi ani hejtować, oni mnie hejtują, ponieważ ja na przykład mogę być dla kogoś problemem, tak? Mhm. Powiedzmy coś robię, staram się, ludzie mnie hejtują. I to jest taki problem po prostu gdzieś wewnętrzny, który się nasuwa każdej osobie. Ja po prostu nie potrafię powiedzieć, stary, weź, zaproszę, wychędzasz się stąd, ponieważ ja na przykład cię nie mogę z tego widzieć. Nie mówię tak do ludzi, ponieważ nie jestem tym typem człowieka, ale staram się wszystko jakoś tak unormalizować, czyli powiedzieć, że aha, dobra, może miałeś rację, odejść, przyznać mu rację i po prostu robić dalej swoje, dążyć do tej doskonałości, którą każdy z nas przez każdą rozmowę, przez każde dewagacje chce do tego dążyć, więc to jest tylko tyle. Tak to nigdy nie wiem, nie mówiłem do nikogo, weź, jesteś głupi, czy wiesz, jak to w szkole się na przykład mówiło, oddaj, musisz za to zapłacić, i tak dalej. A co to jest właściwie dla ciebie hejt? Hejt, wiesz co, hejt to jest, wiesz, tak samo nie można, inaczej, hejt powiedzmy to jest coś takiego jak, moim zdaniem oczywiście, to jest takie, ludzie po prostu myślą, że obrażają ludzi, albo hejt można podzielić jeszcze na taką część zniesmaczenia tym, co oni mówili, i zhejtowali po prostu. Więc jedna część to jest obrażanie, a drugie to jest zniesmaczenie tego, co oni by mogli stwierdzić, jak druga osoba nie myśli. Czyli tutaj mamy u ciebie też z definicji nakreślone, że hejt to jest zupełnie coś innego niż konstruktywna krytyka i chyba bardzo dobrze. Nie, wiesz co, bo konstruktywna krytyka to jest coś takiego, co
ty musisz przyjąć, tak? Przyjmujesz to i dzięki temu na przykład naprawiasz błędy. Młocia, to twoim powiedzmy doskonałym przykładem, co mi powiedziałaś? Strasznie stresowałem się na filmach, tak? I tak. Twój najlepszy przykład. Weź sobie kielicha, strzel i nagrywaj film. Nie mam tego przy ludziach. Wcale ci tak nie powiedziałam, odcinam się od tego. Dobra, zwalmy to na kopulika. Tak, zwalmy to na kompulika. Znaczy tak, rzeczywiście jest bardzo często coś takiego, że ludzie wchodzą gdziekolwiek, czy do gry, czy właśnie na YouTube i rzucają mięchem, jesteś głupi, jesteś beznadziejny, tak, uciekaj stąd bardzo szybko, nie mając nic do powiedzenia. To jest właśnie hejt i to powinno się tępić, nie tylko w stosunku do YouTube'a, ale też właśnie w stosunku do grania i też w stosunku do, że tak powiem, dzisiejszego tematu, czyli powinniśmy tępić graczy, którzy nie lubią grających kobiet, bo tak, bo mogą, tak? Czyli to jest rzeczywiście hejt. A jeśli chodzi o konstruktywną krytykę, no dzięki niej możemy stać się lepszymi ludźmi, także... Naprawić swoje błędy. Bardzo chętnie przyjmujemy, przynajmniej ja. Dobra, Dominik, to dziękujemy ci, co? Fajnie było, nie? Oczywiście, bardzo dziękuję za kilka słów i... Trzymajcie się. No, słuchaj nas dalej. Okej. Okay. No. No i fajnie, myślę, nie? Czyli hejt, tak. Jest coś takiego w graniu, że jest to forma sportu. Przecież e-sport, zresztą bardzo popularny w niektórych krajach, nawet zakrawiający na sport narodowy, wymusza pewne zachowania. Zresztą teraz śledzimy Euro, prawda? Widzimy emocje, widzimy szał, gniew graczy, piłkarzy. Widzieliśmy, jak ostatnio bramkarz, gdy udało się jego koledze naszemu Wojtkowi, tak? No i Wojtek Szczęsny tam w euforii jest, kpi, także... Dokładnie. I tego języka się nie da uniknąć. I jest nawet takie określenie w angielskim internecie jak trash talk, czyli ta brudna gadka, tam gdzie przekleństwa, jakieś tam epitety sypią się dosyć gęsto. Niemniej jednak nie są one skierowane w stronę człowieka, tylko raczej w stronę akcji, w stronę zdarzenia. Więc wydaje mi się, że to w jakiś tam sposób nie łamie żadnych konwenansów, mimo że przecież w tym takim najbardziej klasycznym pojmowaniu tej etykiety, no to gdy pojawia się kobieta, mężczyzna musi założyć jakąś maskę dżentelmena, zmienić styl mówienia, zmienić styl bycia, bo pewne rzeczy po prostu nie wypada mówić. Znaczy, ja byłem w ten sposób. Jeśli chodzi o tą maskę dżentelmena, to się dzieje poniekąd mimowolnie. U, że tak powiem, mężczyzn z IQ wyższym niż u ameby, dzieje się to przeważnie mimowolnie i tak jakoś naturalnie, że jak wchodzi na kobieta na serwer, to jakoś te przekleństwa lecą dużo rzadziej. Niemniej jednak ja absolutnie nie mam nic do przeklinających mężczyzn, dopóki ich przeklinanie nie jest taką agresją i nie wprowadza jakichś takich negatywnych emocji do rozgrywki. W momencie, kiedy ktoś po prostu rzuca mięchem i bluzgami, i robi się wokół niego nieprzyjemnie, no to takiego pana należy jak najbardziej ukrócić. A jeśli chodzi o bluzgi, no tam gdzie są emocje, no tam są bluzgi, czyli tak jak na meczu są bluzgi, trzeba się z tym liczyć. No tak jak tak i w grach, no. Niestety będą się sypać, albo istety. To tak też, ja uważam, że nasze polskie przekleństwa są wyjątkowe i bardzo różnorodne i myślę, że jak się tak raz rzuci od czasu do czasu mięchem, to tylko tak dodaje tych takich pozytywnych, znaczy pozytywnych może niekoniecznie, ale takich emocji i podkreśla wagę sprawy. No nawet mamy taki przykład z życia wzięty, kiedy na przykład jedziemy samochodem, stoimy w korkach i zaczyna się w nas gotować mimowolnie. Mimo, że tutaj gdzieś muzyka, jesteśmy spokojni, mamy jeszcze dużo czasu, ale gdzieś ten żar z nieba, czy też samo stanie w korkach, wąchanie spalin wydziela w nas pewne agresywne takie nawyki. Może nie nawyki, ale takie agresywne emocje. Nie, to jest mimowolne i kurczę, i czy tak naprawdę to jest nieodłączna część, nie, chyba odłączna część każdej
dziedziny życiowej, czy też wszystkiego, co się wokół nas dzieje, tylko pytanie nasuwa się takie i trochę się też tworzy konkluzja, gdzie są tak naprawdę tego granice i gdzie zaczyna się dyskryminacja, a gdzie zaczyna się zdrowa, jakaś tam zdrowe emocjonowanie się tym wszystkim, co się koło nas dzieje. To co mówisz, przepraszam, jeszcze pociągnę tylko to odniesienie do jazdy samochodem, bo mimo wszystko wydaje mi się, że sporo jest tutaj wspólnych cech, rywalizacja jakaś właśnie adrenalina. Jest coś takiego jak road rage, szał drogowy. Na zachodzie w ogóle zjawisko traktowane całkowicie serio, obarczone grzywdami, na przykład w Australii stanowi już poważne przewinienie. Mówimy o road rage, czyli o wyzywaniu innych kierowców, zajeżdżaniu im drogi i hamowaniu, o wszystkich tych przejawach drogowego trollowania. I to przewinienie w Australii na przykład podlega karze utraty prawa jazdy, $100,000 grzywny, a nawet do 5 lat pozbawienia wolności. I to jest uzasadnione, prawda, bo zdrowie ludzkie jest zagrożone. Natomiast przecież żyjemy w czasach, w jakich żyjemy i obracamy się w społeczeństwie informacyjnym. Żyjemy w internecie. Zastanawiam się, czy jakieś sankcje prawne związane właśnie z computer rage czekają nas w najbliższej przyszłości, bo z tego, co mi wiadomo, żaden kraj jeszcze nie pokusił się o wprowadzenie żadnych restrykcji w tym temacie. Wiesz co, mi się wydaje, że jeśli chodzi o ściganie computer rage, ciężko byłoby dojść do osoby, która, że tak powiem, narage'owała, narozrabiała, znaleźć ją i ukarać. To jest bardziej prosta sprawa, niż jej nam się wszystkim wydaje, bo tak naprawdę w chwili obecnej, kiedy mamy Origin i takie inne tego typu systemy zabezpieczające, tak naprawdę to jest w kontakcie z policją i z deweloperem, czy też wydawcą, naprawdę kwestia czasu, kiedy ktoś na przykład... Kwestia czasu, ale też u nas w kraju kwestia ochrony danych osobowych. I tutaj się robi, że tak powiem, pod górkę troszeczkę, bo wydając czyjeś dane osobowe, nawet jeśli chodzi o przestępstwa, można sobie napytać, biedy. Nie wiem, czy zgłębialiście temat, ale naprawdę dane osobowe to jest bardzo śliska sprawa i być może w tym momencie cały system by poległ. Czy właśnie Origin, czy też Steam wydałoby takie dane, bo mogą mieć u nas w kraju przynajmniej z tego tytułu bardzo duże problemy. No. Aż sobie poszukam umowy licencyjnej, ale to jest też dobre pytanie. Ale słuchajcie, tak naprawdę możemy też zmierzać w tej chwili tak naprawdę dyskusji o tym, czy tak naprawdę sami sobie nie robimy przykrości, nie dyskryminujemy się, nie robimy sobie na złość, pisząc coś obrzydliwego niekiedy, bo wiadomo, kiedy jest rozgrywka, tak jak teraz MLG jest rozgrywany, jak tam Legwan wcześniej powiedział na czacie, kiedy tam Aydra już sobie nie może poradzić, grający teraz chyba zmienił rasę, taka w ogóle gra dziwna jak StarCraft, taka strategia czasu rzeczywistego, no ale nieważne, czy to jest tak naprawdę... też gdzieś tam w zasadach e-sportowych, jeśli chodzi o e-sport, fair play, bo jeśli zawodnik zawodnikowi nawrzuca, tak pamiętamy chyba, nie wiem czy pamiętacie finał Mistrzostw Świata 2006, kiedy to Włosi grali z Francuzami, wtedy Zidane nie wytrzymał i Materazziego z główki pocisnął, to też jest pewien sposób takiego cwaniactwa, które może nie wyjść na dobre ani jednej stronie, ani drugiej, bo często też bardzo często czujemy się prowokowani, szczególnie grając w gry zespołowe, czy to w realnym życiu, czy to w wirtualnej sferze. Znaczy tak, mi się przede wszystkim wydaje, że każdy przejaw jakiejkolwiek agresji, czy słownej, czy fizycznej w jakichś rozgrywkach takich na wyższej stopie jest niedobry dla obu stron. Dla strony agresywnej stawia ją w bardzo złym świetle. Dla, że tak powiem, ofiary osoby agresywnej, wbrew pozorom, nawet jeśli ktoś się zapiera, że na nim to nie robi żadnego wrażenia, może podświadomie wywołać jakieś głupie lęki, które naprawdę mają wpływ na to, jak działamy. I ja mam tutaj całkiem niezły przykład, co prawda sprzed bardzo, bardzo, bardzo dawna. I tutaj chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić Black Fairy, jeśli mnie ogląda, jeśli nas słucha, jeśli nie, to mam nadzieję, że kiedyś wpadnie na jakiegoś podcasta.
Mój znajomy grał w StarCrafta zawodowo, bardzo dużo, i wyjechał do Korei na zawody. Zajął tam drugie miejsce tylko i wyłącznie dlatego, że osoba, która zajęła pierwsze miejsce tuż przed rozgrywką, właśnie wykazała się taką troszkę wojną psychologiczną, lekką agresją słowną, jakimiś takimi dziwnymi zagrywkami, też takimi tekstami w stylu, a wiesz, jesteś daleko od domu, ja cię dopadnę i tak dalej. I powiem wam, że mój kolega, który bardzo dobrze grał w StarCrafta i miał szansę to wygrać, nie wiedzieć czemu podświadomie po prostu gdzieś się złamał. I no, drugie miejsce też dobrze i prawdę mówiąc, dzięki temu wyjechał na całkiem niezłe studia i całkiem nieźle kasy zarobił na całym tym wyjeździe do Korei. Niemniej jednak później, jak wrócił z tej Korei i ze mną rozmawiał, mówił do mnie, słuchaj, nie wiem, co się ze mną wtedy stało. Położyłem ręce na klawiaturze i naprawdę bałem się tego człowieka, tak? I tylko i wyłącznie wtopił, bo gdzieś tam ta agresja w jego stronę poleciała zupełnie taka trollowa, bo tak naprawdę jak on się usiadł później i się zastanowił, ten człowiek nic mu nie mógł zrobić, prawda? Niemniej jednak gdzieś tam wojna psychologiczna zaszła. No i tak jak mówię, no żadna ze stron nie wychodzi dobrze na takiej agresji, zwłaszcza jeśli chodzi o takie większe rozgrywki. Dobra, słuchajcie, czekajcie, bo Grem podesłał dosyć fajny link, że trolling, czyli postać takiego rage'owania, czy też właśnie o tym, co mówimy. Chyba nie trzeba tego bardziej nakierowywać, przedstawiać, malować na płótnie naszej wyobraźni. O Boże, Paulo Coelho by się tego nie powstydził. Ale w Arizonie można spędzić do 25 lat za ostre trollowanie, także gdzieś to prawo zaczyna się posuwać w stronę takiego medium, jakim jest internet. Czyli mamy tutaj też aspekt prawny i to nie tylko wtedy, kiedy ktoś nas obraża dosyć szczętnie, ale no właśnie. Słuchajcie, dzwoni Legwan, odbierzemy go. Hej, Legwan, jesteś na linii, słuchaj nas przez Skype'a. Hello, już jestem wyłączyłem sobie tutaj na streamie dźwięk, dobra. Ja chciałem też powiedzieć trochę o StarCraftie i o Idrze, o którym wspominałeś, lub Idrze, jak zależy, jak kto woli tam go czytać, ten jego nick wspaniały. Ale to jest człowiek, który był legendą ze względu na swój, może nie trollowanie, ale na swój rage, na swoją wściekłość, kiedy tylko coś się działo nie po jego myśli w StarCraftie. Co prawda, on teraz już przeszedł tam jakieś szmery, bajery z terapię? Terapię? Tak. I teraz już jest dużo, dużo lepiej, ale chciałbym troszkę go usprawiedliwić, ponieważ jak mówiliście, że każda forma agresji jest szkodliwa, to ja kiedyś słyszałem pewnego komentatora właśnie StarCrafta, Castera tak zwanego, który mówił, że nie do końca tak jest w przypadku Idry, ponieważ to jest troszkę jak w zapasach, jak w wrestlingu amerykańskim, gdzie musi być ktoś taki typowy zły, nie wiem jak się nazywa ten taki rudy, blady Irlandczyk, który tam bierze, wyciąga jakieś krzesło z majtek i zaczyna napierdzielać tam kogoś, kto akurat odzyskał przytomność, coś takie różne rzeczy. Ale Idra był takim człowiekiem, takim, którego nikt nie lubił, ale tak naprawdę każdy wiedział, że on jest bardzo dobry i on bardzo dużo dla rozgłosu w e-sporcie zrobił. I według mnie nie każda forma takiej agresji niefizycznej jest rzeczywiście zła, jeżeli potrafimy dojrzeć jej dobre strony, tak jak właśnie w przypadku Idry. Legwan, ale wiesz, ja też nigdzie nie powiedziałem, że adrenalina to nie jest też dobry czynnik, który pobudza, nie, do działania, czyli mamy tutaj, bo też adrenalina też często się wydziela w takich formach, ale to byśmy się musieli zagłębiać w vlogi, ale nie o to chodzi, bo to miał być przyjemny podcast o fajnym temacie, może fajnym niekoniecznie dla kobiet, ale nie, słuchaj, no, tam dyskryminacja. No, młoteczka do kuchni teraz ten. Kawę robić. Nie, ale nie, tak bardziej poważnie, bo już schodzimy na te tony, na które nie powinniśmy przed tą godziną. Nie? Też ciekawe, młoteczka, ty kiedyś byłaś zdenerwowana grając w grę? Tak, nigdy, ale to tak autentycznie. Ja za osobę niebywale spokojną i o niebywałych pokładach cierpliwości. Nigdy nie byłam zdenerwowana przez grę, nigdy nie zrajdowałam gry. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, zwłaszcza, że jeżeli ktoś kiedykolwiek oglądał moje filmy na YouTube, no to widzą, że potrafię 50 razy ten sam element przechodzić i umrzeć tam, jak ta ostatnia pierdoła.
I prawdę mówiąc, nigdy nie rzuciłam miechem z powodu gry. Nigdy nie powiedziałam, że gra jest głupia i w ogóle śmierdzi. Co ciekawe, teraz gram w Diablo 3 na poziomie Inferno, gdzie jest po prostu przewalone. Jeszcze nigdy nie było tak, że po prostu wyłączyłam komputer i powiedziałam: nie, głupia gra, nigdy nie gram. Koniec. I że tutaj wszystkim wokół uszy zwiędły. Nigdy mi się nie zdarzyło. Ale to mówię, to też może jest kwestia mojej mentalności. Ja nie lubię, jeżeli ktoś rage'uje na grę. W momencie, kiedy tak bardzo rage'uje, że wprowadza nieprzyjemną atmosferę. I tutaj taki przykład, Team Fortress 2. Bardzo fajna gra. Wszyscy fajnie się bawią, nawet jak przegrywają, to i tak jest świetna zabawa. Ale zawsze się, znaczy że zawsze, przeważnie trafi się taki jeden człowiek, który uważa, że jakby ta gra to jest gra o życie, tak? O złote gacie. Ja rozumiem zdrową rywalizację, ja rozumiem adrenalinę, naprawdę. Zresztą ja sama bardzo często, jak gdzieś jest rozgrywka taka bardzo zawzięta i ostatnie sekundy i bardzo zależy mi na tym, żeby wygrać, no bo w końcu gramy po to, żeby wygrać, tak? Gdzieś tam ręce mi chodzą na klawiaturze, się bardzo denerwuję, w sensie, ale takim pozytywnym, tak? Bardzo się stresuję, żeby to wygrać, tam cisnąć z całej siły, bo adrenalina. I myślę, że to jest inna forma rage'a i inna forma, że tak powiem, zabawy, niż jak wchodzi gościu do drużyny przegrywającej i nagle zaczyna naprawdę rzucać mięchem i też zaczyna się takie obwinianie swojej własnej drużyny, tak? Gram z botami, to będzie straszne, znaczy to jest straszne, bo gram z botami, cała moja drużyna ssie, po czym zaczyna krzyczeć i to krzyczeć i rzucać mięchem pod tytułem, no pani negocjowanego afektu, zróbcie coś z tym, tak? Musimy to przecież wygrać i warczy, że tak powiem, na drużynę przeciwną, na swoją własną drużynę, wprowadza krzywy klimat i nagle wszyscy, jak przeważnie bardzo dobrze się bawią w rozgrywce drużynowej i lecą żarty, nagle wszystko milknie i słychać tylko jednego trola. I to jest właśnie, myślę, że to jest taka esencja tej agresji, której być nie powinno. Gdzie się kończy agresja i takie naprawdę adrenalina, drużynowe granie o wygranie, a gdzie się zaczyna po prostu moment, w którym osoba, że tak powiem, chyba troszeczkę przesadza i dla niego ta gra jest zbyt, że tak powiem, ważna i staje się osobą negatywną, negatywnie agresywną. Nie wiem, czy powiedziałam z sensem, bo tak troszkę się zapędziłam, ale chyba wiecie, o co chodzi. Czy nie? Wiemy. Wiemy, no sami gramy. Ja też gram w Team Fortressa i wiem, o czym mówisz. Agresywna gra to jest jedno, właśnie trash talk to jest drugie. Ale wydaje mi się, że bo mówiłaś wcześniej o tym, że tobie się nie zdarzają takie napady gniewu. I wydaje mi się, że właśnie obecność kobiet w świecie gier trochę łagodzi obyczaje, jakby to ująć. Po prostu. No nie, właśnie to jest świetne zjawisko, bo gdzieś tam w nas tkwi jakieś takie hamulce, jakiś taki wewnętrzny głos, który mówi, żeby trochę pohamować emocje i że cały czas to chodzi o zabawę. Nawet jeśli chodzi o sport, to chodzi o zdrowy sport. I według mnie to, że internet, że gry się feminizują, zresztą kobiety robią również świetne gry. Tutaj nawiązuję do Pinkleton Road, nowej firmy, która wypłynęła dzięki Kickstarterowi i mimo, że to są przygodówki, to nie ma za bardzo dużo wspólnego z tymi rozgrywkami e-sportowymi, natomiast jest fajne zjawisko i według mnie, biorąc pod uwagę mentalność Amerykanów i zestawiając to z twoimi chociażby doświadczeniami i z doświadczeniami innych ludzi, z którymi już trochę rozmawiałem w tym tygodniu, wydaje mi się, że nam nie grozi za bardzo taka fala trollowania. Może jestem zbytnim optymistą, ale trochę inny jest jednak internet polski, trochę inni są gracze. Poza tym ja mam wrażenie, że nie obrażając oczywiście świata i Stanów Zjednoczonych, u nas jest mniej mężczyzn, którzy mają IQ ameby, tak? Tak mi się wydaje, mogę się mylić. Ale tak jak mówisz, to jest bardzo fajne zjawisko, że kobiety wkraczają do świata gier, bo rzeczywiście da się to zauważyć, zwłaszcza z moich doświadczeń wiem, że jak kobieta wchodzi na serwer, to rzeczywiście łagodzi obyczaje, rzeczywiście wprowadza jakiś taki
delikatny swój, że tak powiew kobiecości i nagle wszyscy jakoś tak łagodnie, spokojnie, przyjemnie. Rzeczywiście coś w tym jest, że kobiety łagodzą obyczaje. Poza tym, a jeśli chodzi właśnie o robienie gier przez kobiety, zgodzę się z tobą, bardzo fajne gry powstają, kiedy jest kobieca ręka. I jeszcze jedno, kobiety troszeczkę, że tak powiem, wchodząc w to środowisko, pokazują nowe perspektywy, nowe jakby możliwości stworzenia gry. I zauważcie, jeszcze 10 lat temu, jedyną, nawet więcej jak 10 lat temu, jedyną jakąś taką babką rozpoznawalną w grach była Lara Croft, prawda, i pani Pac-Manowa. I to były jedyne kobiety. I księżniczka z Mario. O, i księżniczka z Mario, przepraszam bardzo. I tych kobiet było naprawdę w grach niewiele i też praktycznie nie było żadnej takiej damskiej postaci do pogrania, tak? A teraz praktycznie w każdej większej produkcji jest przynajmniej jedna baba do wyboru, tak? I też fajnie, myślę, że to środowisko twórców gier się zmienia, bo biorą pod uwagę nas kobiety i też dodają takie różne ciekawe smaczki typowo dla bab. No już nie wspomnę o tym, co prawda to jest najgorszy przykład na świecie, tak? Ale na przykład gra The Sims, którakolwiek, tak? Nie, to jest bardzo dobry przykład na świecie, to jest bardzo dobry przykład. To jest przykład gry, który tak naprawdę zaczął wciągać kobiety do gier. Wcześniej kobiety jakoś tak rzadko zasiadały przy komputerach, jakieś Quake'i czy coś, no to one tam popatrzyły, przewaliły. Legendarny pasjans. I o właśnie, Pasjans i The Sims tak naprawdę to są serie, które wciągnęły kobiety w świat gier. Co prawda niektóre, powiedzmy, że pozostają przy tym, a inne idą całe szczęście dalej. I spójrzmy na to z tej perspektywy. Gra The Sims tak naprawdę gra bardzo mocno babska, tak? W to grają same baby, jest to chyba jedyna gra na świecie, która ściąga same baby. No nie licząc tam jakichś second live'ów i tak dalej, no ale to jest chyba zupełnie inna sprawa, tak? Ale ja wam powiem coś ciekawego, jak byłem na Game Day Expo w Sosnowcu, jak się odbywało, tam było stoisko Alavaru Entertainment, takich gier stricte casualowych, ale ja jestem z tego nurtu, żeby nie dzielić gier na casualowe i nie casualowe, hardkorowe i tak dalej. Gra to gra, to jest jednak gra kojarzy nam się z przyjemnością, tak jak często mówimy, nie idę na film na przykład akcji z tym i tym aktorem, tylko po prostu idę do kina na dobry film. Tak samo ja bym chciał, żeby w świecie gier wideo pojawiało się spostrzeżenie, że idę pograć w fajną grę i tyle wystarcza. Czy to są Angry Birdsy, które marketingowo są majstersztykiem, bo ile gier było przed nich takimi samymi, jeśli chodzi o mechanikę, czy też Simsy, no to jest jednak postać, może nie postać, ale tytuł kultowy, który swoją prostotą, bo to był przeniesienie wirtualnego domu dla lalek 1:1, gdzie mieliśmy tam swojego Sima, którego mogliśmy utopić, zagłodzić na śmierć, czy stworzyć z niego gwiazdę rocka, czy inne masochistyczne rzeczy z nim robić, bądź mniej. Ale wracając, już nie abstrahując, bo mi się to często zdarza, za co przepraszam, były oficjalne statystyki tego, że tak naprawdę co w świecie coraz więcej kobiet gra w gry i to wyszło na oddział europejski, żeby was nie skłamać, na jednego gracza mężczyznę, chyba z tego co pamiętam, żeby was, kurczę, nie skłamać, dosyć dobrze trafić w tą liczbę, ale to było, dobra, mniejsza, to była chyba jedna kobieta na 100 mężczyzn i zaczynamy tutaj mieć pozycję rosnącą, a to była cała Europa, czyli tutaj trzeba wziąć na to poprawkę, a to cieszy, że coraz jest tego więcej. Zdecydowanie, ja pamiętam czasy, kiedy, tak jak mówię, ja gram od smoczka, więc mam taki troszeczkę przegląd. Pamiętam, kiedy ja zaczynałam rzeczywiście wchodzić, jeszcze pojawiał się tam pierwsze jakieś takie internety, że tak to ujmę, na kabel stałe łącza, bo nie zawsze to było, tak? Ja wiem, że dzisiaj sobie ludzie nie wyobrażają życia z internetem, nie, znaczy bez stałego łącza, no ale kiedyś to właśnie były modemy i zaczynały się pojawiać pierwsze stałe łącza. I powiem wam tak, ja wchodziłam w ten świat bardzo powoli i rzeczywiście jak pojawiła się w ogóle dziewczyna, o Boże drogi, w internetach, to było takie, wiesz, błagam cię, wyślij mi swoje zdjęcie, błagam cię, ile ty masz lat, tylko i wyłącznie dlatego, że to było
Ja pierdzielę, cycki w internecie rozmawiają ze mną. Jak fap, to fap, możliwe, fap, tak? Fap. Dokładnie, słuchajcie, jeszcze te, nie wiem, to naprawdę 20 lat temu, no dobra, przesadziłam, te powiedzmy 15 dobra. Lat temu, kobieta w internecie to było po prostu szok daleko posunięty. Jak weszły pierwsze gry takie po sieci, gdzie rzeczywiście można było pograć z kimkolwiek w internecie, to... Rzeczywiście wypadała tam jedna dziewczyna na nie wiem, na 1000 facetów i nikt nie wierzył w to, że to jest kobieta w ogóle. Chyba, że miał okazję z nią porozmawiać przez telefon, czy właśnie gdzieś tam popisać więcej gdzieś na jakimś komunikatorze. Rzeczywiście wtedy kobieta w internecie wywoływała daleko posunięty szok. I całe szczęście się to zmienia, bo kiedyś rzeczywiście jak wchodziłam, czy pograć w osławioną niegdyś Ultimę Online chociażby, prawda, albo w Quake'a, albo w Unreal'a, to wszyscy było, o Boże, kobieta, co się stało, nie, to jest naprawdę kobieta. Dzisiaj jak wchodzę na przykład pograć w Team Fortressa, w głupiego WoWa, czy w jakąkolwiek inną grę, to kobieta, owszem, budzi pewne zaskoczenie, ale to nie jest tak jak kiedyś, tak? To nie jest tak, że matko boska, kobieta gra, to pewnie jest facet, tak? To pewnie jakiś wąs udaje kobietę, żeby zdobyć darmowy staw. Nie, a Młoteczka, powiedz mi, bo też zadziwia mnie, albo też ciekawi, jedno takie bardzo zjawisko społeczne, psychologiczne, ogólne, socjologiczne, nadużywając tutaj ładnych epitetów, żeby wprowadzić w temat, akurat nam się ścieżka dźwiękowa skończyła i fajnie, bo zacznie się nowa piosenka, ale... Słuchaj, Moteczka, bo często jest tak, że jeśli płeć męska wie, że kobieta gra, dana dziewczyna, to jest to niewątpliwie plus. Ale ty wiesz, na pewno chodziłaś do szkoły i wiesz, jak to jest w społeczeństwie klasowym, czy klasy, czy też całej szkoły. Czy ty nie byłaś odbierana przez twoich rówieśników, dziewczęta, czy też chłopców jakoś lepiej, czy gorzej? A jak ty albo twoje dziewczyny odbierały, twoje dziewczyny, jak to zabrzmiało, przepraszam, koleżanki. Mogą być moje dziewczyny. Ojej. Koleżanki z kuchni. Poza anteną. Dowiadujemy się bardzo wiele. Poza anteną powiem ci bardzo fajne przysłowie. Teraz się wstydzę, bo to jednak jest, ale do czego zmierzam? Czy ty nie odniosłaś tego z wrażenia, bo pewnie chodziłaś do szkoły w tych czasach, kiedy jeszcze, no jak sama powiedziałaś, internet był mało dostępny, że kiedy dziewczyna słyszała, chłopak gra, co to jest, kurczę, co to? To nie jest kandydat na męża, to się do niczego nie nadaje, będzie siedział tylko nad tą swoją polaną kawą, klawiaturą i nie wiem, będzie fapował, nie wiem, czy wtedy w ogóle była mowa o tym, czy coś innego robił. Takiego wielkiego pornu w internecie, proszę cię. Znaczy tak, i tutaj kolejna tajemnica Młoteczki. Znaczy ja wszędzie mówię, że mam 16 lat i ja mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, że jest to kłamstwo, tak? Dam. Młocia naprawdę ma lat. No słuchajcie, ja chodziłam do szkoły, jak jeszcze gimnazjum nie było. Tak, dokładnie. O, Młoteczka, to ty ominęłaś, kurczę, ominęłaś ten okres, którego ja musiałem doświadczyć. No, bardzo zły i... O, okres gimnazjum. Piękny. I tak dalej. No, słuchajcie, jak ja chodziłam do szkoły, to ja generalnie, ponieważ byłam takim dzieckiem nieco skrzywionym, jeśli można tak nazwać, bo nie dość, że artystyczne zapędy, to jeszcze ola Boga komputery, tak? Ja nie miałam koleżanek w szkole, ja miałam kolegów. I do zabaw na podwórku i przed kompa tak naprawdę. Myśmy nasze... No jest, no przepraszam, że wybraliście sobie najgorszy model kobiety do rozmowy, tak? Ja generalnie wolałam też męskie towarzystwo. Mieli ciekawsze zabawy, więc ja nie miałam za bardzo koleżanek, ale rzeczywiście byłam postrzegana raczej negatywnie pod kątem tego, że siedziałam przed komputerem. Na bogów, co gorzej, słuchajcie, ja swój pierwszy program napisałam w Basicu mając 8 albo 7 lat. To jest dla mnie w ogóle nie do pomyślenia. Miałam wtedy swojego komodorka. I się bawiłam Basiciem i dla mnie, miałam tam jakąś książkę i na początku przepisywałam programy z Basica i je uruchamiałam, później zaczęłam sama tworzyć. I później gdzieś to moje programowanie rozeszło się po kościach i powiem wam tak, że ostatnio znowu troszeczkę programowałam, tak zajmowałam się programowaniem i sobie myślę, matko boska, ja miałam 8 lat i programowałam, przecież to było chore, tak? Więc ja się nie dziwię, że moje koleżanki mnie nie lubiły, skoro ja wolałam grać w kontrę z chłopakami niż, nie wiem, ubierać lalki na kocyku, tak? Więc nie miałam koleżanek, ale miałam kolegów, miałam świetnych sąsiadów, z którymi spędzaliśmy bardzo dużo czasu. Poza tym mieliśmy też, znaczy ja miałam
starszego brata, który też dużo grał. Niewiele starszego, ale mimo wszystko on jakoś tam jeszcze miał swoich kolegów, od których przynosił gry. I to się tak raczej w męskim towarzystwie wszystko u mnie toczyło. Ale powiem wam jedną śmieszną rzecz, która chyba was rozbroi w ogóle tak odskakując z całej rozmowy, a może troszeczkę w temacie. Pierwsze komputery u nas w szkole, w ogóle my mieliśmy zajęcia techniczne, techniczno-praktyczne czy coś takiego i dopiero chyba w ostatniej klasie mojej szkoły podstawowej pojawił się w szkole jakiś tam komputer i stwierdzili, że o, oni teraz będą robić informatykę i słuchajcie... Prowadziła to pani od matematyki, nie wiedzieć czemu. Skończyło się to jak w Polsce. No to... Ale słuchajcie, wsadziła płytę CD do 5-calowej stacji dyskietek. Ja tam myślałam, że zejdę po prostu, tak? Ja tej pani tłumaczyłam, że to się nie wkłada tutaj, ale pani oczywiście nauczycielka, wielce mądra, nie? Ona nie będzie smarka słuchać. Ja czemu to nie działa? Wojna działa, nie? Zatrzasnięty, bo wtedy jeszcze w tych stacjach, kto nie pamięta, bo te 5-calowe z racji tego, że ja się trochę tam interesuję komputerami i informatyką, przybliżę wam widzom, że stacja taka 5-calowa to były jeszcze takie duże dyskietki, które miały taką coś na, jak było w mniejszych, czyli taką magnetyczną płytkę w środku, to był papier albo plastik, tektura, w zależności z czego było to robione, wsadzało się w tą stację dysku, w tą dyskietkę i zamykało się takim specjalnym zawiasem. To było tak cholernie głośne, że tak. Nie dało się wytrzymać, tak chrobotało, no ale jak ktoś tam włożył płytę, to ja domyślam się, co z tego było. Chyba komputer pojechał na gwarancję. Jak szybko przyjechał, a nic się nie stało, zawirusowany był, także ten. Nie, ale... Słuchajcie, lepszy motyw, ja przepraszam, że ci przerwę. Mhm. Też szkoła podstawowa, też pierwsze komputery, słuchajcie, w sekretariatach, gdzie panie ustawiały tylko pasjansy. I nic, tylko będą dzwonić po serwis, bo się zepsuł komputer. No... Co się zepsuło? No zjada literki, tak? No ale jak zjada literki? No zepsuło się, na pewno tam coś w oprogramowaniu siadło, nic, tylko trzeba komputer na serwis oddać. Całe szczęście moja pani od matematyki już wiedziała, że gdzieś tam jakiś mózg przejawiam, jeśli chodzi o komputery, bo w końcu mówiłam, że nie wkłada płyty do 5-calowych dysk, znaczy do stacji 5-calowych dyskietek. No i przychodzę do sekretariatu i nie odklikuję insert i wychodzę. To było straszne, naprawdę. Pierwsze komputery to było fajne doświadczenie i też uchodziłam za jakiegoś kosmitę, dlatego że czasami wykazywałam się sprytem większym od pań prowadzących, no i mówię, no insert na klawiaturze potrafił wysłać właśnie przez panie komputer do serwisu, prawda? No ale wróćmy do tematu. No praktycznie zmierzając ku końcowi, bo już mamy tak naprawdę 51 minut audycji, także nie wiem, czy będziemy przedłużać, bo nam się tak naprawdę fajnie tutaj rodzina, atmosfera się nawiązała, ja się tak czuję, w ogóle nie wiem jak widzowie na czacie, ale Legwan, bo ty się tutaj zaczaiłeś jak kameleon na naszej audycji, inni dzwonią, tak, masz pierwszeństwo na to, co mówimy, bo jednak Skype nie ma opóźnień, ale jaką nasuwasz się konkluzję i cię tutaj zaraz będę musiał usunąć, bo inni dzwonią. Oj, konkluzję. Ja was tak słuchałem sobie cichutko. Tutaj mogę podrzucić statystykę, którą grałem nasz niezastąpiony tutaj gdzieś, poczekajcie chwilę. Według ESA 47% wszystkich graczy to kobiety, a kobiety powyżej 18 roku życia to jedna z najszybciej rozwijających się grup w... Muszę tłumaczyć na bieżąco. Wśród graczy, o, w ten sposób. I to jest dobre podsumowanie mojej wizyty u was. Możesz mnie teraz rozłączać. Pa, pa! Pa, pa! Szybkie podsumowanie. I wydaje mi się, że trochę tak jest, ale skoro kobiety stanowią tak wielki odsetek graczy, może powinniśmy jeszcze odnieść się w naszej dzisiejszej dyskusji do tego stereotypu geeka, tego geeka legendarnego, jeżdżącego na Segwayu z nadwagą i po prostu człowieka z kalkulatorem i ołówkiem w swojej tak. Kraciastej koszuli. Chodzi do windy, mówi Enterprise 1 do teleportacji, tak? Dokładnie. Dobra. I zastanówmy się, bo wchodząc w to społeczeństwo, graczy i tak dalej, jest to wejście tak naprawdę w subkulturę.
bo jednak nie działa to w oderwaniu od stylu bycia. Ostatnio mówiliśmy trochę o Minecrafcie, o tym, że przypinka z creeperem i tak dalej. Jest to jakiś symbol tego, że jesteśmy wtajemniczeni. Jesteśmy w grupie i utożsamiamy się z nią. I zastanawiam się, czy obecność właśnie kobiet w środowisku graczy zmieni trochę to postrzeganie, bo jak widzimy, chociażby największe serwisy, IGN, GameSpot, oni w swoich materiałach internetowych wykorzystują piękne i smukłe hostessy, ale widać, że to są dziewczyny, które mówią często to, co na prompterze im wyświetlają. Natomiast zastanawiam się, kiedy tak naprawdę zobaczymy prawdziwe życie, prawdziwe kobiety, w ogóle czy określenie graczka zaistnieje w naszym języku, czy zostanie zapomniane przez historię jak ministra. Zobaczymy. No w każdym razie, czy jesteśmy świadkami jakiejś tam zmiany, prawda? Jakiejś rewolucji. Ja myślę, że to wszystko, jeżeli mogę zacząć, idzie w bardzo złą stronę, dlatego że mam wrażenie, że im więcej nas kobiet jest w internecie i im więcej nas kobiet jest grających, tym coraz większe wymagania są nam stawiane. To jest tak, że tak naprawdę na początku była pani z Pac-Manowa, tak? Zelda, no i księżniczka z Mario. A później się pojawiła Lara Croft. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wyglądała pierwsza Lara Croft. Oprócz tego, że miała trójkątne cycki, nie? Ale miała te cycki tak duże, że mogło zasłonić wszystko. Pod koniec, że tak powiem, już takich rozwojów, no, pojawiła się Bayonetta, która na sobie absolutnie nie miała nic. Już nie wspomnę o tych wszystkich grach typu Lineage, gdzie płytowa zbroja to są tak naprawdę dwa kapsle po tym barku, tak? Ale też Blood Rain, tak? No, dokładnie. I słuchajcie, to wszystko idzie w trochę złym kierunku, dlatego że ponieważ nas kobiet jest coraz więcej, stawia nam się coraz większe wymagania. Nie wiem czemu mężczyźni zaczynają oczekiwać, że my, kobiety grające, będziemy piękne, zwiewne i powabne, tak? I będziemy wyglądać jak właśnie te kobiety z tych gier, tak? To jest niefajne. Kiedyś tak naprawdę kobieta nie była oceniana przez kwestię swojego wyglądu. Teraz niestety idzie to troszeczkę w złą stronę. I tak na przykład mamy kinę. Ja nie mogę się wypowiedzieć na swój temat, dlatego że ja nigdzie swojej facjaty nie pokazałam. Całe szczęście, bo monitory stopniały, ale generalnie mamy kinę, która powiedzmy, no, społecznie nie jest uważana za atrakcyjną fizycznie, tak? Bo ma tam troszeczkę nadwagi, bo gdzieś tam ma coś z przegrodą nosową, brzydko mówi, znaczy nie brzydko mówi, tylko ten jej głos nie jest dla wszystkich przyjemny. Więc mamy taką kinę, która bardzo często zbiera tylko i wyłącznie, że tak powiem, nienawiść za to, jak wygląda. Nie za to, jak gra, nie za to, co sobą reprezentuje, tylko za to, co pokazuje w sieci, a pokazuje siebie. I kina, mimo że jest osobą bardzo sympatyczną, lubi grać i tak dalej, jednak jest dziewczyną grającą, nagle okazuje się, że nie jest tak atrakcyjna fizycznie, jakby tego gracze od niej oczekiwali, i zbiera za to całą masę nienawiści. I ja myślę, że to poniekąd jest też przez to, że ponieważ nas kobiet jest więcej grających, że powiem, faceci geekowie mają w czym wybierać, tak? I wolą wybrać jednak cycki, które gdzieś tam lubią internet i lubią gry i mają się, że tak powiem, z kim pobawić, niż jednak dziewczyny, z którą mogą porozmawiać, bo niestety w naszym świecie jest tak, że dużo łatwiej jest, no, patrzeć niż myśleć, tak? Myślę, że przez to, że nas kobiet jest więcej, no, stawia się nam coraz większe wymagania, co nie jest dobre. Ale ogólnie mamy problem w tym momencie ze zjawiskiem takiej, nie wiem, czy hiperpoprawności, jakiegoś hipernatury, pewnego ideału. A przecież to są rzeczy bardzo, bardzo względne, bo nie każdy ideał jest sobie równy, każdy sobie wyobraża pewne rzeczy inaczej. I to jest trochę niebezpieczne, kiedy w reklamie telewizyjnej, w kolejnej produkcji, w grze, teledysku, na karmie dla kota, psa, czy też w reklamie wizyru, widzimy tutaj jakiegoś wyidealizowanego pana bądź panią z jakimiś tam rozmiarami, nie wiem, to jest 80, 60, 80, czy coś takiego, nie znam się. 80, 60, 90.
czy 90, 60, 90, no właśnie, czy to jest, wiecie, bardzo smutne i też bardzo niebezpieczne, z tego względu, że zatraca pewne poczucie smaku nas wszystkich, bo to dociera do nas wszystkimi kanałami jakby informacji, no na szczęście radio, bo tam możemy być, na przykład zobaczcie, każdy z nas kiedyś słyszał, kiedy nie było jeszcze tak dostępu do internetu, Wojtka Mana na przykład w telewizji, jak sobie go wyobrażał? Czy to jest taki bardzo gruby pan, który zna się świetnie na muzyce i jest dla mnie jednym z redaktorów, których już nie będzie, albo dopiero będą, jak ja pójdę sobie odpoczywać na wieczny spoczynek albo w gotowanie się w kotle, ale to też jest problem pewnego wyobrażenia i tak naprawdę działania na nas wszelkimi kanałami, ale chyba uprawiam tautologię, bo się zacząłem zazębiać. Nie wiem, co o tym myślicie, ale w międzyczasie dzwonił do nas Dominik. To może go jeszcze odbierzemy, co? Mhm. Dobra. No i znowu popełniłem błąd. Jaki ja jestem, kurczę. Tutaj się klika, proszę bardzo. O! Rzeczą ludzką, więc... Dominik, hej, hej. Hej, witam was ponownie. Wiecie co, nasunęło mi się kilka odpowiedzi do was. Po pierwsze jest to, że jeśli mówicie o grach i kobietach, tak? Czyli kobiety, które grają w gry. Jest to naprawdę fajne, ponieważ no, to jest coś zupełnie innego, tak? Poczucie takiego... fajnie, kobieta gra. Ale po drugie... Z swojej perspektywy powiem wam tak, jestem graczem, który gra od dawna w MMO, RPG MMO, tak? Czyli jakiegoś Iona, WoWa i tak dalej. I szczerze powiedziawszy, jeśli mam biec z lokacji do lokacji, którą mam przejść przez ileś tam map i grałem przez powiedzmy pół roku facetem, to patrzenie się na dosłownie tyłek tej postaci zaczyna mnie nużyć. To jest jeden z tematów, kiedy faceci zaczynają tworzyć postaci kobiet. No po co patrzeć na faceta, jak można sobie popatrzeć na tyłek kobiety, która biegnie ci przed ekranem przez jakiś drugi szmat czasu, tak? Ale wiecie co? Ale naprawdę, przepraszam, że się wtrącę tutaj z mojej strony. Mamy również słuchaczy, takich, którzy siedzą obok mnie i stwierdzili, że kobiety potrzebne są w grach, bo w MMO nie miałby kto grać facetem. Wiesz, no, to też racja, Paweł, mogę tak cię nazwać? Tak, to ja, Paweł. To też taka racja, ponieważ, wiesz co, to jest naprawdę przyjemne, tak? No, powiedzmy, kobiety czasami mają łatwiej, no bo no, nie można tego inaczej stwierdzić, mają łatwiej, no bo jeśli piszesz, że jesteś kobietą, tak? Jesteś i pokazujesz to, jeśli facet, jak młodsia mówiła, nie? Że o kurde, cycki, głowa, dupa, jest, pokazuje się na ekranie. Nie powiedziałam, głowa dupa pokazuje cycki na ekranie. Dobra, to po prostu wiesz, facet, no o fajnie, może cię chodź, poznamy się, napiszę do ciebie, nawet jeśli to jest kobieta, która jest z Anglii i tak dalej, poznamy cię, dam ci staw i tak dalej. Jest super i się wszystko rozkręca. A z drugiej strony powiem ci, że no kobiety to też jest taki mechanizm napędzający, tak jak mówiliście o tych hostessach, tak? Będąc 14-latkiem, będąc na PGA, Poznań Game Arena, jeśli ktoś by nie wiedział, było takie zjawisko w mojej osobie, że podchodzi do mnie hostessa i się pyta, czy pomóc, a ja siedzę przy komputerze. Piękna dziewczyna, mam 14 lat, tak? Czyli emocjonalnie nie byłem jeszcze nie wiadomo jak dojrzały. Mam 14 lat, podchodzi piękna dziewczyna i się pyta, proszę pana, pomóc panu jakoś? I nagle człowiekowi się odpala mechanizm. No, oczywiście, proszę pani, by mogła pani mi to pokazać, a kobieta się nagle na tobą nachyla. Jako 14-latek nie wiedziałem, co to oznacza i tak dalej, ale jako 16-latek nagle zaczynam rozumieć, nie? Kurde, taka laska mogła mi pomóc, a ja tylko powiedziałem dziękuję, do widzenia? To jest takie, wiesz, różne. Dlatego kobiety są takim najbardziej, są takim śliwką na torcie. Pomagają, dają smaczek i udekorowują, jeśli można tak to nazwać, inaczej, ubierają to w lepsze kształty gry, ponieważ zmieniają ich wizerunek, tak? Jeśli kobieta gra, to mówi tym swoim damskim głosem, jest bardzo miła, urocza, ale jeśli trzeba, to też potrafi kogoś przyciąć, tak? Kobiety jako nieliczne potrafią najbardziej przyciąć facetów. Co o tym sądzisz, Paweł i Gamer oraz Muteczko? Co o tym sądzicie? Że... Ja regularnie facetów, z którymi gram, piorę patelnią po łbie, więc bardzo proszę do mnie. Znaczy, ja myślę, że to nie jest do końca dobre, dlatego że
z jednej strony mówimy o dyskryminacji, o wprowadzaniu tych właśnie takich wielkich ideałów, wielkich cycków do promocji, a z drugiej strony płaczemy, że kobiety są traktowane przedmiotowo, tak? I faceci też płaczą o tym, znaczy na temat tego, że o nie, tutaj trzeba zająć się prawdziwą kobietą, a ona nie dość, że ma małe piersi, to jeszcze wcale nie jest słodka i w dodatku ola Boga się starzeje, tak? Tak, a młodzie, a w grze biegasz postacią, która ci obija twarz piersiami, tak? No, dokładnie. Więc ja myślę, że to też nie jest do końca dobre, jeżeli promujemy postaci kobiece w grach, no, w taki, a nie inny sposób, no bo sami tak naprawdę kręcimy na siebie bata, my kobiety same kręcimy na siebie bata, zgadzając się na to, żeby biegała taka właśnie Bajoneta, bo później, że tak powiem, same prowokujemy to, że jesteśmy traktowane przedmiotowo. No i tak jak ty tutaj mówisz, pani na promocji, która się tam nad tobą nachyla i próbuje ci coś przedstawić, tutaj już taki poniekąd idzie podtekst seksualny tylko po to, żeby coś rozpromować, tak? To nie jest dobre. To nie jest dobre, żeby naszą kobiecość, naszą seksualność wykorzystywać do promocji, no bo to jest tak naprawdę kręcenie na siebie bata. No, niemniej jednak chyba nie przeskoczymy nad tym. Ale wiecie, powiem jeszcze takie jedno, coś, jeśli mogę oczywiście. Moment. Chciałbym jeszcze się odnieść do stereotypów. W tym momencie wydaje mi się, że branża trochę na to odpowiada. Ja ostatnio przy okazji obserwowania targów E3 widzieliśmy długi gameplay z Tomb Raidera, a Lara Croft jest jakąś ikoną, prawda, kobiety w grze. I w tym momencie widzimy tą zmianę. Ona jest zupełnie urealniona. Już nie ma niesamowitych silikonów z przodu, już nie jest nieśmiertelna, już jest coraz bardziej zwyczajna. I wydaje mi się, że właśnie branża będzie zmierzała trochę w tą stronę, bo po pierwsze, coś, co było kiedyś przerysowane, no, takie były czasy, prawda? Cały czas branża się rozwijała i musiała znaleźć jakiś swój środek wyrazu. W tym momencie nawet ikoniczna Lara Croft już nie ma tych wymiarów, nie ma tego wyglądu i przeczy tym stereotypom, z którymi no, wiele kobiet tak naprawdę też nie zgadza się i według mnie to jest całkiem fajne zjawisko i odpowiedź branży na te zmiany. Ja myślę, że to jest świetne zjawisko i naprawdę świetny chwyt marketingowy, bo ja myślę, że większość takich typowych kobiet, które nie mają zbyt wiele dystansu, ja mam wrażenie, że generalnie kobiety mają mniej dystansu niż mężczyźni. Oj tak, dobrze powiedziane, dobrze trafione. Tak. I ja mam, tak jak mówię, wrażenie, że kobiety mają mniej dystansu i przez to na przykład każda kobieta, która miałaby zagrać taką Larą, czuje się obrażona w jakiś sposób. Podświadomie, bo podświadomie, albo zakompleksiona, tak? Albo wyobraża sobie, że o nie, teraz to faceci tylko na taką Larę, tak? Która mogłaby ich biustem udusić. I przez to robi się coś niefajnego. Ja myślę, że to jest świetne posunięcie ze strony właśnie producentów nowego Tomb Raidera, że ta Lara jest taka unormalniona, bo podejrzewam, że dzięki temu zabiegowi więcej kobiet też sięgnie po tą grę i raczej się zidentyfikuje z postacią, niż właśnie będzie się czuła przez nią zagrożona. To jest bardzo dobre, to jest bardzo fajne. Wiesz co, młodzia, przepraszam, go już się wtrąciłem teraz. Ja tylko chciałem powiedzieć, że ja mam nadzieję, że Lary Croft w nowym Tomb Raiderze nie zabiją, bo jak widziałem ten gameplay, to ja drżę o jej zdrowie. Tutaj jakiś konar, tutaj z buta, tutaj coś, tutaj matko święta, ale wiecie... Zamknąłby się w kuchni, jesteś szowinistą. Wiecie co? Mam takie wrażenie, że też to troszeczkę inaczej oddziałuje, jeśli chodzi o mężczyzn. Pamiętacie reklamę, to była z Old Spice chyba, tak? Pod tytułem Siedzę na koniu. Tak. Jaki szum potrafili panowie zrobić do rady radiofonii i telewizji, jeśli chodzi o tą reklamę, czyli to gdzieś też w nas gdzieś siedzi to, że w facetach, bo to głównie o facetach chodziło, że jednak sobie nie damy pewnych rzeczy wmawiać i dostrzegamy stereotypy, że stereotypowe myślenie jest tak naprawdę zarezerwowane dla osób trochę już mniej inteligentnych. Wiecie co? Stereotypy są bardzo fajne, jak gdzieś o tym chyba pisałem. Stereotypy są bardzo
bardzo fajne w takim zjawisku sarkazmu, kabaretu, show, jakiegoś stand-upu, gdzie dobrze zna się pewne rzeczy i można z nich żartować, walić stereotypami, tutaj szafować jakimiś głupimi bądź bardziej mądrymi sucharami. I to jest fajne, ale nie wiem, czy mówienie w tym momencie, że informatyk jest taki i taki, czy też ludzie są tacy i tacy, Polacy to złodzieje, bo często ludzie, a szczególnie w Polsce, to jeszcze da się zauważyć, że gdzieś tak w nas siedzi, gdzieś takie poczucie, jakie, nie wiem, może jakiegoś niedowartościowania się. Ja już pomijam to jakieś tutaj wywody, że potrafimy się włączyć w chwilach jakiejś grozy, katastrofy bądź wielkiej imprezy sportowej, jak teraz jest Euro 2012, ale to jest dla mnie gdzieś takie nieporozumienie. Może i zjawisko jako takie socjologiczne, może jak najbardziej poprawne, ale smutne. I fajnie, że się z tym walczy i na przykład deweloperzy też to doceniają właśnie w Tomb Raiderze, gdzie ta Lara już jest taka bardziej ludzka, też gdzieś tutaj uwydatniona, jeśli chodzi o brud na twarzy, czy też gdziekolwiek błoto, ale to też dobrze z drugiej strony, bo jak mówiłem wcześniej o ideałach, to też generalizuje się coś takiego, że piękna kobieta to kobieta, która ma 2 metry jakieś tapety kleju, szpachli na twarzy i że to jest dopiero fajne, nie? Myślę, że propagowanie naturalności właśnie przez medium gier komputerowych to jest jakiś nowy krok, nie tylko nowy krok, jeśli chodzi o urealnienie rozgrywki, która niekoniecznie zawsze musi być urealniona, jest w zależności od typu rozgrywki, ale właśnie to jest fajne, że ten nurt się przejawia nie właśnie w telewizji, radiu, chipsach, czy też jakichś innych banerach ogłoszeniowych, tylko właśnie w grach komputerowych, gdzie ta Lara jest swojska. I co najważniejsze, nie generalizuje się już tego, że kobieta nie jest tylko do pewnych czynności przeznaczona. Ale, jeszcze nie kończę, nie dam skończyć. Trzeba również pamiętać o tym, że gdzieś tam z natury kobieta i mężczyzna zostali przedstawieni czy stworzeni do troszeczkę różnych rzeczy i nie da się jednoznacznie powiedzieć, żeby kobieta szła do kamieniołomu kuć gdzieś gruz, a mężczyzna poszedł bawić dziecko jako niańka. Tutaj mamy pewną kolidację tego odwieczną, bo tak naprawdę jesteśmy trochę inaczej zbudowani, jesteśmy inaczej wrażliwi, odbieramy inaczej bodźce i tak dalej, i tak dalej. Ale już oddaję głos. Dobra, to jest filozofia, ten stopień filozofii, na który ani nie powinniśmy, ani nie chciałbym w ogóle wchodzić. Jest to zupełnie przepraszam. Na inną dyskusję. A więc wróćmy do tematu, oddajemy głos naszemu słuchaczowi, Dominik. Dominik, dobrze. Rozwinęliście to naprawdę w ogromny taki worek, który trzeba nieść, ale powiedzmy, pozwólmy sobie opuścić trochę tego balastu, żeby to nie nasunęło się zbytnio. A więc tak, wracając do tematu naszego, waszego, to naprawdę to jest jeden takim, powiedzmy, punktem nakręcającym. Ja się bardzo cieszę, że zmienili to w grach, że Tomb Raider się zmienia na bardzo lepszą, najlepszą sferę, tak, że kobieta jest bardziej pokazana w normalnej sferze i że na przykład w takiej reklamie, bo teraz nas napisałem na kartce, żeby wam powiedzieć, była to odmiana Axa, występująca w Ameryce. Nie powiem nazwy, nie wiem, nie chcę nic tutaj spoilerować, jak to się nazywało, naprawdę nie pamiętam. I kobieta tam była pokazana, inaczej, była matka i córka i był chłopak, tak? Chłopak przychodzi do tej córki, wchodzi do kuchni, klepnął dziewczynę w tyłek i odwraca się mama, tak? Jego nagle, która wygląda bardzo podobnie do córki. I podczas ankiety, kiedy została ogłoszona ankieta w USA, czy ta reklama wam się podobała, 40% odpowiedziało kobiet tak. Wiecie dlaczego? Był podpis. 40% kobiet odpowiedziało tak, że im się podobała, ponieważ pokazali normalność i przypadek, jaki może się każdemu zdarzyć facetowi. I dlatego kobietom się to spodobało. Z innej strony jest na przykład gra, gdzie gramy wampirzycą. Nie pamiętam, jak to się nazywało, czy... Blood Rain, właśnie, dzięki. To była gra, gdzie no, nie powiecie, że ona nie miała dużych kształtów, dużych kształtów pod względem piękności swojej.
chodząca zabójczyni, rozpruwająca każdego faceta, pobierająca jego krew i każdy facet już lał po prostu, jak zobaczył jej figurę ciała. Nagle się okazuje, że w drugiej części nie można ubierać takich fajnych strojów, jakby można było robić to w pierwszej części i takich kombosów, chociaż to się to też zmieniło. I gra nagle trochę podupadła, lekko, nieznacznie, ale podupadła. Jeśli ma to zmienić jakikolwiek stosunek, to jako osoba, która powiedzmy jest wizerunkiem obojętna i stosunkiem czasami negatywna do tych kwestii, chociaż nie powiem, że nie lubię pograć ładną postacią, to integrować wszystko do tego to jest takie zamienić to powiedzmy w jedną psią kupę, przepraszam tak nazwę, ponieważ zamiana nagle, która ma powstać tak powiedzmy jak mówił Asus po zmianie grafiki i po zmianie nowych chipsetów, Asus powiedział, że wszystko się zmieni na lepsze, to tak samo ja mówię do was, że jeśli zmieni się to gwałtownie, to ludzie się przestraszą, może my tego nie widzimy, bo jesteśmy tylko obserwaczami i oglądamy to w jakiejś perspektywie, ale ludzie odczują to z czasem. Mam nadzieję, że to nie będzie gwałtowne, bo to trochę, powiedzmy, podupadnie, tak? Ale jeśli to będzie bardzo spokojnie nam nadane, to na pewno to się wszystko nam ładnie gdzieś tam w głowie zatrybi i, no, powiedzmy, to przyjmiemy. Więc to, ja już wam nie przeszkadzam w takim razie, wyłączam się od waszej konwersacji i co? I słucham was dalej. Dziękuję bardzo. Dobra, słuchajcie, jesteście ze mną. Dobra, bo tutaj Dominika rozłączyłem, myślałem, że całą audycję... Nie, dobrze jest, bo może przegięłem w swoim na poziomie percepcji i w ogóle filozofowaniu nowym stopniu, ale chciałbym wyprostować pewną sprawę, bo tam Grem powiedział Dead or Alive albo inne tego typu Mortal Kombat. Wszystko zależy, myślę, od gatunku, bo gry, które obcują z anime, nigdy tutaj nie będziemy mieć pewnej normalności. To jest kultura wypracowana przez wiele, wiele lat, ale, jak mówił nasz słuchacz, potrzeba czasu, ale niekiedy gwałtowne zmiany są bardzo potrzebne i chodzi o Blood Rain. Ja myślę, że mówmy o tym, co jest fajnie się dzieje w tym momencie, bo patrzenie tak jak to jest fajne, jeśli patrzymy tak na całe spektrum tych zdarzeń, co się stało, analizujemy to i tak dalej, nie wiem, czy teraz zbytnio nie przynudzam, ale chodzi mi szczególnie o to, gołe tyłki, gołe dziewczęta, czy też obrazy, akty w grach były, są i na pewno będą. Problem, czy też nowa myśl pojawia się wtedy, kiedy myślimy nad tym, jak to przekazać, pokazać. Nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby na gości w grach w ogóle nie było, ale jeśli ona jest, to niech będzie naturalna w swoim spektrum, bo nie oczekujmy od gier typu anime, żeby tam dziewczęta, czy też dziewczyny, kobiety nie były idealizowane na pewien sposób, bo też musimy tutaj zwrócić uwagę na pewną karykaturę, bądź gatunek, typ gier, które są do dyspozycji poszczególnych graczy. I to tylko tyle na tle sprostowania, żeby wszyscy byli zadowoleni i mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem, ale to zależy też tak naprawdę wszystko od naszego indywidualnego odbioru i indywidualnej marki czy też gry, bo na przykład w takim Skyrimie nie oczekujmy, że rasa kotów będzie tak naprawdę kobieta, kot będzie idealna, czy też kobieta krasnolud. Tutaj mamy rzeczywiste, jakieś inne spojrzenie, inną kreację postaci, ale z drugiej strony w takim Skyrimie nie mamy fantazji Japończyków, która gdzieś się tam przejawia. I to tyle w kwestii tego wyprostowania, a ja myślę, że Tomb Raider, jeśli jedna jaskółka wiosny nie czyni, to Tomb Raider poczyni taki, myślę, że gdzieś tam cichy zryw, bo nawet w Uncharted, jeśli zobaczycie, jeśli patrzymy na te nasze kobiece kompanki, one też wcale nie były jakoś bardzo przerysowane, przeszlifowane, a były, myślę, że normalne. Także te postacie, które są gdzieś tam na z boku, czy też w odbiorze naszym tutaj głównym, już się gdzieś zmieniają. Ale to wszystko zależy od gatunku, tak jak powiedziałem, i odbiorcy. I to tyle. Oddaję wam głos, bo już zabrałem swoją antenę. Fajnie, wiesz co, fajnie, że wspomniałeś o Skyrimie i fajnie, że wspomniałeś o Uncharted, bo tam rzeczywiście te kobiety były takie w sam raz, tak? Były troszeczkę bardziej atrakcyjne niż każda przeciętna baba, ale były takie
takie właśnie nieprzyrysowane. W sam raz, jeśli chodzi właśnie o indywidualnego odbiorcę, rzeczywiście coś w tym jest, bo grałam troszeczkę w The Dore i ja wiem, co tam się dzieje i ja wiem, że te biusty tak bounsują, że po prostu można wzrok stracić, ale powiem tak, odpalając grę Dead or Alive, miałam świadomość tego, co tam zobaczę i co ciekawe, mnie to potwornie bawiło. Ja w tą grę grałam z moją koleżanką i po prostu sikałyśmy ze śmiechu po nogach, jak w to grałyśmy, jak widziałyśmy, co tam się dzieje. I żadna z nas nie czuła się obrażona, ale to jest właśnie to, że wiedziałyśmy, w co wchodzimy, tak? Miałyśmy pewną świadomość, bo jak ja na przykład zobaczyłabym, nie znając tej gry, swojego faceta grającego w coś takiego, to może bym go nie wyrzuciła z domu, tak? Nie zbiłabym go tą przysłowiową patelnią, ale pewnie miałabym zgrzyt na mózgu. To też jest chyba kwestia, tak jak mówię, odbiorcy i odbioru. Bo ja wiedziałam, czego tam się spodziewać i ja wiedziałam też, że osoba, która w to gra, no, też ma z tego polewkę, tak, też się z tego śmieje. I tu jest jeszcze jedna kwestia, czasami jest tak, że faceci lubią pograć w grę głupią z ładnymi cyckami i ja też to rozumiem i respektuję. Ja mówię, że takie gry mogą zostać pod warunkiem, że nie będą nam wciskane na siłę i też nie będzie tak, że po prostu wszędzie te cycki będą i będą takie wielkie. Tylko na przykład ktoś ma czasem ochotę się pośmiać z tego przerysowania i odpala taką właśnie Bajonetę czy The Dore. I myślę, że wtedy wszystko jest w porządku, tak? W momencie, kiedy ktoś chce zagrać w taką grę. No tak, 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 tak. Jest na to przygotowany. No. No to tak, i tak to jest. To jest taki bardzo częsty przerywnik, jak już się robi posłucha. Paweł, bo ty słuchasz, mam takie wrażenie i pewnie doszedłeś też do jakiejś konkluzji z tego wszystkiego. I myślę, że mam nadzieję, że nie przytłoczyłem cię tutaj moim poziomem jakiejś abstrakcji. Mam nadzieję, że to nie brzmi dosyć ciężko w słuchawkach, bo to też jest również ważne. Zasnął. Jak nic zasnął. Kto? Ja? Nie zasnąłem. Ja tutaj się zmagam z materią, bo tak jak mówiłem, nie jestem sam. Jest backstage. Dzisiaj wyjątkowo i... A w sumie, żeby było troszkę ciekawiej, na koniec przejdę z mikrofonem, bo tam, gdzie siedzę, są trzy dziewczyny, które również grają w gry. Chciałbym was zapytać, przepraszam, słuchałaś naszej rozmowy i powiedz mi, kim w tym momencie dla ciebie jest dziewczyna gracz? Dla mnie jest dziewczyna gracz. Tak. Gracz czy graczka? No właśnie, to też pytanie. Wolałabyś, żeby ktoś określał cię graczem czy graczką? Czy to się w jakiś sposób kłóci? Wolałabym być chyba playerką. No, to trochę z angielskiego, ale spokojnie. W każdym razie, powiedz mi, jak ty się odnosisz do tego tematu? Czy uważasz, że to jest sprawa, o której powinniśmy dyskutować? Czy robimy tak naprawdę z igły widły i ten problem nie występuje u nas, że nasz internet jeszcze nie jest przygotowany na takie tematy? Wydaje mi się, że jednak sytuacja polskich kobiet grających w gry jest... Jesteśmy w nieco odmiennej sytuacji niż jednak dziewczyny grające chociażby w Stanach Zjednoczonych. U nas jednak postrzeganie... Kata. Może przejdźmy dalej. Dobra. W takim razie, Agata, wiem, że będziesz grała z nami w Torchlighta drugiego i powiedz mi, czy w związku z tym myślisz, że będziesz na przykład traktowana jakoś inaczej online, przy graniu online? Mam nadzieję, że nie. Jakoś nie widzę powodu, dla którego mam być traktowana inaczej, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że może to robić pewne wrażenie. Tak jednak kobieta gra. To cały czas na mężczyznach robi jakieś tam wrażenie i wzbudza coś pomieszanego ze zdumieniem, ale też chyba troszeczkę szacunkiem. No, o tym już mówiliśmy. A co, jak byś zareagowała, jakby rzeczywiście ktoś na czacie ogólnym czy na kanale, w którym rozmawiacie, porozumiewacie się głosowo, rzuciłby jakiś seksistowski tekst? Myślę, żebym zignorowała, ale jeśli byłabym w dobrym nastroju, to obawiam się, żebym się odgryzła. No i uważasz, że powinno się takie incydenty zgłaszać do jakichś adminów? Nie wiem. Po prostu myślę, że to zależałoby od sytuacji i tego, czy
ten tekst był, mimo że seksistowski, to na jakimś tam poziomie, bo jeżeli pojawiłoby się przekleństwo, to na pewno uważam, że powinno to być zgłoszone. Dbajmy o czystość troszeczkę chociaż sieci. To w ogóle chodzi też o taką reakcję, że mimo że jesteśmy w internecie, to cały czas, prawda, istniejemy. Jesteśmy osobami, które rozmawiają i to, że się nie widzimy, nie możemy się fizycznie jakoś tam dotknąć, nie zmienia faktu, że jakieś zasady cały czas obowiązują. Ty grałaś w Lineage'a z kolei, Patrycja, i powiedz mi, czy to, bo wiem, że grałaś w grupie raczej znajomych, czy myślisz, że jakbyś grała totalnie bez jakiejś tam kontroli własnej w świecie, gdzie z każdym możesz pogadać, w jakiejś gildii na przykład, czy twoje odczucia do tej gry byłyby zupełnie inne? Nie. A coś więcej? Krótko i do temat, tak? Nie, ja i tak zawsze gram fajnymi laskami, cyca z tymi. W Team Fortressa gram facetem i tak wszyscy wiedzą chyba, że jestem kobietą, po niku chyba poznają, tak mi się wydaje. Ale nigdy nie miałam z tym problemu, bo ja na to kładę lachę. Konkret. No cóż, nie każdy ma takie podejście. Jeszcze tak trochę reasumując, tutaj wspomniana przeze mnie Jenny Haniver, ona gra, na początku mówiłem o niej, to jest ta dziewczyna, która prowadzi bloga Not in the Kitchen Anymore, ona gra zawodowo w Call of Duty i jej koleżanka, która też z nią czasem grywa, opisała taką sytuację, że była na zawodach i wiadomo, być może widzieliście takie zawody grania w strzelanki, gdzieś tam przewija się trener z kamerą, są relacje z gier i trener był dosyć namolny, jeśli chodzi o tą dziewczynę. Cały czas stosował jakieś ujęcia, zbliżenia, nie tylko na jej twarz niestety. I okazało się, że mimo że nie okazywała tego po sobie, to po 4 dniach, czy po 3 dniach, zrezygnowała zupełnie z tego konkursu. Zrezygnowała, opuściła rozgrywki, stwierdziła, że jest to zbyt trudne dla niej. I ten trener, jakiś młody chłopak, stwierdził, że nie rozumie, czemu ona się poczuła tak urażona, skoro wchodząc do szatni pełnej facetów, wchodząc do tego sportu, powinna być świadoma, że decyduje się na pewne zasady. I myślę, że tutaj właśnie cały czas o tym trzeba mówić i cały czas trzeba uważać, bo zasady są po to, żeby je łamać, a w chwili, kiedy sport nie jest zarezerwowany tylko dla mężczyzn, nie jest to piłka nożna, nie jest to fizyczny sport, tylko zręcznościowy, powinniśmy jednak trochę zmienić naszą percepcję, nasze pojęcie. Jeszcze tutaj Patrycja chciała coś powiedzieć? Znaczy ja myślę, że jeśli facet tak się zachował, to nie można to po pierwsze nazwać sportem, Paweł, tylko zwykłym chamstwem niedojrzałego kolesia, po prostu z kompleksami i tyle. Zgodzę się no, z koleżanką. Wszyscy tak to powiedzieli. Wszyscy tak to oceniają. Ja powiem w ten sposób. W momencie, kiedy ja bym poszła na jakiś turniej i ktoś by był taki namolny, to prawdopodobnie nie czekałabym 4 dni, tylko ja bym go po prostu wyniosła na butach stamtąd, tak? Bardzo, 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 bardzo wkurza mnie to. Oczywiście nie na tyle, żebym zaczęła rage'ować. Jeżeli nieważne, czy lamię w jakąś grę, czy gram dobrze, ja wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, że ja potrafię w coś dobrze zagrać, ale czasami potrafię, nikt nie patrzy na to, jak gram, tylko patrzy właśnie na to, że mam cycki, tak? I w pewnym momencie robi się coś takiego, że nikt nie patrzy na to, kim jestem i co robię, tylko na to, że jestem kobietą. Co prawda zdarza się to bardzo, bardzo rzadko, niemniej jednak zdarzyło mi się tak 2 albo 3 razy i wtedy rzeczywiście to potrafi mocno wkurzyć. Więc ja się dziwię, że ta kobieta czekała 4 dni, bo chyba ja bym nie wytrzymała, jeżeli ktoś mówi, że są jakieś zasady i powinno się ich trzymać. W żadnym wypadku, ja myślę, że w żadnym turnieju, czy to nawet piłka nożna, bo kobiety też to grają, co prawda nie z mężczyznami, ale mają te swoje damskie piłki nożne, prawda? Czy siatkówka, czy cokolwiek. Kurczę, oglądamy siatkówkę i co? I widzimy tam zbliżenie na tyłek i cycki? No nie sądzę, tak? Czyli ja uważam, że w żadnym sporcie nie istnieją niepisane zasady, że jak kobieta wchodzi do męskiej szatni, to może być traktowana przedmiotowo. Bo co innego jest
jeśli kobieta rzeczywiście, tak jak mówię, jeżeli wchodzi się do stajni, to trzeba wiedzieć, że będzie stał się w gównie, tak? I tutaj jest podobnie. Z jednej strony owszem, tak, ale to też musi mieć swoje granice. Ja rozumiem, że wchodzimy do męskiej szatni, gdzie będzie pełno szowinistów, ale to też powinno mieć swoją granicę. I tutaj myślę, że ta granica została mocno przekroczona, bo co innego jest, jeżeli ktoś żartuje i co innego jest, jeżeli... No, powiedzmy, że towarzystwo jest dosyć mocno szowinistyczne, ale tak jeszcze do przełknięcia, przepraszam moje szczury. A co innego jest, gdy kobieta po prostu zostaje traktowana przedmiotowo, niezależnie od tego, co wnosi do rozgrywki i co wnosi do turnieju. To tak ode mnie tyle. No. Moteczka, ale takie pytanie na rozróżnienie. Ty masz myszoskoczki czy szczury? Szczury. A, ja miałem myszoskoczki. Ale będziemy powoli już kończyć, bo czas nas nagli, ale i tak, 1,5 godziny. Dzięki, że byliście z nami, 22 widzów, to jest w ogóle rekord apogeumnicości. Nie pamiętam, żeby kiedykolwiek tylu widzów było naraz, słuchało i jeszcze doczekało, wytrwało do końca. Dobra, słuchajcie, ja się przepraszam, że tak długo nagadałem, ale chciałbym was usłyszeć po raz ostatni podsumowanie dzisiejszej naszej dyskusji. Podsumowanie, nie bądź dupkiem. Bądź normalny. Według mnie to wystarczy. Jak moje podsumowanie, kto ma cycki, ten wygrywa. Ha, in your face. Nie. Headshot. Dokładnie. Podsumowanie, no po prostu nie bądźmy chamami i miejmy jakieś granice tego, co komu mówimy i gdzie mówimy. No i tak jak mówię, żarty żartami, ale przedmiotowemu traktowaniu mówimy absolutnie nie. No i ja się też z wami zgodzę, bo człowiek to nie przedmiot i trzeba go szanować, a zwłaszcza istoty żyjące, czy to jest pies, ptak, człowiek, szczególnie człowiek, nie? Bo czy jednak... szczur. Czy szczur. Bo człowiek to jest taka istota, która jest wyjątkowa, ale to już, nie, przepraszam was, to już na swój sposób jest zupełnie dyskusja na inny tak temat. Czy inaczej. Wracamy za tydzień z nowym tematem, nie wiadomo czy kontrowersyjnym, ale na pewno zahaczającym o ogólnie pojmowany świat gier i o tym będziemy publikować informacje w ciągu tygodnia, czy to na YouTube, czy na RP Gamerze, czy w zupełnie innych kosmicznych miejscach. Zapraszamy was zresztą. Liczymy na sugestie dotyczące kolejnych dyskusji, bo chcielibyśmy, żeby apogeumnicości było programem, który tworzycie wy, w którym się udzielacie i który jest jakimś tam głosem graczy. I zapraszamy was i dziękujemy, że byliście z nami przez te 1,5 godziny. Tak. Jesteśmy pod wrażeniem. Dokładnie. I to, co Paweł powiedział, to nie jest żadne pompatyczne, duże mówienie, tylko i wyłącznie dlatego, żebyśmy mieli jakieś zyski, ale to jest autentyczne, pewnie jak powiem ruch, to za duże słowo, ale inicjatywa, która tak naprawdę ma tą społeczność naszych graczy zazębiać, bo dyskusja taka konstruktywna, bo wiadomo, że troll tutaj się zdarzy 1 na 1 000 000, ale to jest coś niebywałego i coś, co pomaga. I nawiążmy dialog, bo to jest fajne i da się to zrobić. To trzymajcie się w takim razie. Ja was żegnam, cześć. No... tak, na razie. I Młoteczka powinnaś... Dzięki, pozdrawiam. Młoteczka. Mam nadzieję, że nas odwiedzisz jeszcze i że będziesz z nami również za tydzień, gdyż ja, wydaje mi się, że wnosisz do naszej dyskusji... Ha! Tak czy inaczej, zapraszamy. Ja też bardzo wszystkich serdecznie zapraszam na za tydzień i mam nadzieję, że może wstąpię, jak mnie zaprosicie oczywiście, nie tylko do noszenia kanapek. Już jesteś zaproszona w tym momencie przy wszystkich. Mamy świadków. Są świadkowie. Także wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam i żegnam się. Tak. Fajnie było, że przyszliście. No, to trzymajcie się. Na razie, do zobaczenia za tydzień.